Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic Adventure DX z historii Sonica. Tak zobaczyłem, że tak ogólnie już mam ponad 50% gry, ale dobra, dopiero dwa odcinki były. No i co, no ostatnio przeszliśmy Radical. Co? Jaki Radical? Nie ta gra. Speed Highway przeszliśmy. I poszukiwaniu Amy, nie znaleźliśmy jej, no i cóż. I ogólnie też chciałem powiedzieć, że no niestety teraz odcinki będą się możliwie pojawiały w nocy, jak nie wcześniej. No niestety, ja nie... Ci co na Facebooku to powinni wiedzieć, jak nie to teraz macie screen z mojego arcydzieła, które przygotowałem, żeby wyjaśnić dlaczego wczorajszy odcinek z Raymana, albo nie wiem, dzisiejszy, bo nie wiem kiedy go... kiedy tak dokładnie on się przesłał. No więc tylko taka mała informacja, że możliwe, że odcinki teraz się będą tylko w nocy wstawiały, co nie jest dobre. Ale dobra, idziemy tutaj. Więc musimy dalej szukać Amy, która gdzieś się zgubiła. Oczywiście tutaj jest zamknięte, więc chodzimy tu, chodzimy tu. Amy? Oh man, where can she be? Sonic! Help! I'll cut him off at the Mystic Ruins! No i teraz musimy lecieć, jak sami słyszeliście, do Mystic Ruins. Czy jak to przetłumaczyłem do mistycznych ruin, co było tak, by the way, to złe tłumaczenie, bardzo złe. Hey there, bolt brain! You better give Amy to me or I'll squash ya! Hey, what's happening here? Stop! Sonic, help me! Shoot, I lost her again! No i Egg Carrier wsysnął Amy. Wsysnął Amy i Zero, bo tak się nazywa ten robot. Nie jest to powiedziane chyba nigdzie w grze, więc tak od razu mówię. To znaczy, poza historią Amy. A tak to wam mówię, bo... No jakoś tak. No i dobra. Tutaj jeszcze ten robocik i no, nic nie możemy zrobić. No to chodźmy tutaj. I to jest... This is the ancient light. Try the light speed dash toward the enemy. With this, you can now do the light speed attack. Więc tak, teraz dostaliśmy tajemną moc. Ancient, starożytną. Moc, która nam pozwala zrobić atak na przeciwników z prędkością światła. Mniej więcej tak wygląda. No i dobra, zaczynamy poziom Red Mountain. No i to jest chyba w ogóle pierwszy poziom, który ma cutscenkę w sobie. Tak BTW. Ale oczywiście jako iż ten let's play jest prawie, że takim let's play speedrun, to oczywiście będę tutaj szybko ten poziom przechodził, gdyż on jest fajny. Nie mówię, że jest moim ulubionym, tylko mówię, że jest dosyć jednym z tych fajniejszych poziomów. Myk.
nie ładują się niektóre obiekty, no bo no w sumie to jest stara gra, no nie oczekujcie od nich jakiegoś, nie oczekujcie od niej ładowania przedmiotów z kilometra, czy nawet kilkunastu kilometrów, bo no to nie jest gra, która ma zaledwie, nie wiem, rok, czy miesiąc, że na takie technologie, tylko że ta już gra ma, kiedy ona była wydana, w 1998 chyba, to ma już 18 lat, ta gra już jest pełnoletnia. Albo 17, bo szczerze powiedziawszy, no teoretycznie to wersja na GameCube'a i na PC-ta wyszła chyba w 2005? Chyba coś koło tego. Ale dobra. Dobła. No i teraz i to mi bardzo przypomina jedną sekcję z LEGO Indiana Jones, właściwie. Ło! Co? Już myślałem, że spadnę, ja nie mogę. Zawal. No i dobra, zjeżdżamy sobie. Musimy tu wejść. I ta muzyka w ogóle. Tak kompletnie nie... Taki kompletny nie klimat Sonika właściwie. Chociaż... W sumie... No to już bardziej, a tamta to... No w sumie chociaż... Sony miał już tyle różnych... muzyk, że tak to mogę nazwać, że trudno powiedzieć, jaka do niego pasuje. Już miał muzykę, nie wiem, pseudo dyskotekową. Znaczy na czas tego let's playa jeszcze nie miał, ale no, no mówię, no muzyka rockowa w nim przeważa. No i to jest chyba najlepsza muzyka do Sonika, ponieważ no Sonic został wykreowany na takiego typ stereotypowego nastolatka amerykańskiego. No i to mnie ciekawi, co to jest właściwie? To jest na pewno jakiś easter egg do jakiejś gry, ale jedyne, jaka mi przychodzi na myśl, to albo Nights, albo Jet Set Radio. Więc nie wiem. Z tych dwóch gier z Nights na pewno kiedyś będzie Let's Play, a czy będzie z Jet Set Radio, to tego niestety nie wiem. Ale jeżeli miałby być, to z tego remake'u HD. Czemu z remake'u, a nie z oryginału? Może dlatego, że nie mam Dreamcast'a. Ja, to może być jeden z tych problemów. No i skończyliśmy poziom. Nice. No jakie za wysokie ustawienia, ja nie mogę. Tak, piję do OBS-a. I teraz patrzcie. Ktoś jeszcze widział tarczę w ścianie? No i tak, właśnie o tym mówiłem, że tu miało być jeszcze napis Tornado. A nie, jeszcze to nie tutaj. Ups. Dobra, ale ja to zrobię spokojnie. Ja to wszystko zrobię spokojnie, jak na wojnie tam. I po wojnie. Dokładnie, ale lecimy znowu na carrier i... Miejmy nadzieję, że tym razem nam nie... Eggman nie zrobi takiego surprise i... No. Wiem trochę, że ja koszulą latam, ale na serio. To jest bądź co bądź... Pozory mogą być, ale to jest nawet dobra taktyka. Na unikanie pocisku. Przecież pewnie jakbym się też nie ruszał, to byłoby...
Lepiej, ale dobra. Myk. Jakieś tutaj odrzutowce, kurde. Wow, 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 o kurde, dostałem. Dostałem! Dostałem w ryj. So far, so good. No i tu właśnie miało być wykorzystane Tornado 2. Napis, ale w sensie, że życie, ale no nic z tym nie zrobiono. I właśnie ta kastynka, o tej kastynce mówiłem, że ona została do publiki wydana w wersji jeszcze, kiedy gra była na Saturna. I prawdopodobnie teraz będziecie mieli, albo już mieliście porównanie tych kastynek obok siebie. Były prawdopodobnie i mam nadzieję, że wam się to spodoba. Tak w ogóle to jeszcze ktoś zrobił chyba modyfikację do tej gry, gdzie modele zostały zastąpione modelami z Sonic R. Tak, taka mała ciekawostka, że kiedyś chyba dam longplay do Sonic R. Czyli taka wyścigówka z Sonikiem. Nie chciałem jej robić w ogóle, bo niezbyt mi się podoba ta gra. Zatem, no, wyścigówka, no ja no wiecie, ja jestem... ja mam dwie lewe ręce co do wyścigówek. Do takiej rzeczy to z pomidorem, bo wiecie, on ten swoje Need for Speedy, to jakby wam tak zrobił Let's Play Sonic R, to by już było jakieś 70 odcinków. No. Nie żebym, żeby tu kogoś obrazał. No i tak, teraz musimy zniszczyć cały ten canyon. Jak canyon. Musimy oczywiście unikać tych pocisków i pocisków z Egg Canyona. Nie wiem w ogóle, czy to ma jakąś normalną nazwę, czy po prostu ja to sobie teraz wymyśliłem ten Egg Canyon. No i zostaję rozwalony. Ja sobie wypiję herbatę za zwycięstwo. 52%. To i tak lepiej niż wcześniej. We gotta land on the egg carrier. Whoops. I forgot something. What's that? There's no landing gear in this mode. What? Wow! This thing is really huge! No time to talk now. We need to find Amy! You're right, my friend. So here we go. Dobra. Więc lecimy, 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 lecimy. Musimy znaleźć Amy. You have too many ideas, you fools. You haven't seen the power this vessel really has. Get a load of this. No i znowu się żulia burzy. Oh wow! It's changed shape! Did you see that? Darn! This makes it harder for us to get to the bridge! I hate it when he doesn't listen. Ha 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 ha! I bet you weren't expecting this! The only way you can get to me is through the sky deck! Find out if you can figure this one out! Ha ha ha! Oh yeah? Well, I'll show you! Bring it on! Ja nie wiem, czy Eggman jest taki tępy, czy taki tępy, że podaje, że praktycznie daje się na tacy. Że mówi, no Sonic, no możesz do mnie dojść przez Skydeck i no. I możesz mi skopać dupę. Nie wiem, jak trzeba być tępy, żeby coś takiego zrobić.
This must be the way to the sky deck. Dobra, więc tu jest droga do Skydecka. Nie wiem w ogóle jak to przetłumaczyć, ale dobra. No i zostajemy wystrzelani. Jeden pierścień sobie oczywiście... O, dzięki Tails. Ja w ogóle zapomniałem, że Tails w tej grze też może zbierać pierścienie. To jest taka rzecz, która mnie teraz zadziwiła, tak szczerze powiedziawszy. No i musimy dotrzeć jak najszybciej do Eggmana, bo oni chcą nas tutaj zniszczyć, rozwalając nam most. A raczej Eggman nas chce zniszczyć, ale mówię w liczbie mnogiej, bo przecież Eggman ma te swoje roboty, to roboty Eggmana nas chcą zniszczyć, a nie Eggman, no to znaczy Eggman też, ale no. You get the point. No i jadymy. To jest dosyć niebezpiecznie, próbuję. No! Wiedziałem, że tak to się skończy. Strasznie nie lubię tej drogi, bo... o jest. Nie tej, tylko tą, którą teraz próbowałem, bo tak zawsze się dzieje, że ja ciągle z niej spadam. Ja po prostu nie dolatuję tam. Dobra, znowu magnetyczna tarcza. Jeszcze szybkość. Jak bym była potrzebna w tym poziomie. No i oczywiście szybka droga na dół. Znaczy... Kurde. Znaczy, czy taka ona szybka jest, to bym miał pewne wątpliwości, ale dobra. I teraz... myk. Juhu! Więc juhu, lecimy znowu, odzyskałem tarczę, lol. Pójdziemy w drugą stronę, czemu? Bo ja chcę się tu dostać. I oczywiście spamuję spin dashem, bo to jest, szczerze, to jest najbardziej gamebreakująca rzecz w tej grze, że można spamić spin dashem jednym przyciskiem i przez co zostało odkryte miliony glitchy w tej grze. I no. I polecam ogólnie to stosować do speedrunów. No i kolejna część Skydecka. Tutaj już jest nowa mechanika, czyli trzymania się czegoś, bo teraz jesteśmy na zewnątrz, no i bądź co będzie, jesteśmy dosyć łatwym celem do zdmuchnięcia. A i grawitacja od czasu do czasu się tu zmienia. Bo tak. No ale kurde mam. No cóż, ale przynajmniej możemy to rozwalić. W ogóle nie wiem, jakim trzeba być głomem też, żeby zrobić metal nieodporny na kolce jeża. Ja nie wiem, chyba on musiał... Chyba Eggman musiał robić, nie wiem, z plastiku te wszystkie roboty. No ale dobra, teraz, że tak powiem, walka... Nie, no serio? Za pierwszym razem mi się udało. Oczywiście coś musiało mi przeszkodzić. Dobra, to ja tutaj scheatuję. Cheater. Zaraz będzie pixel cheater. Dobra, gdzie mam teraz iść? Tam. No i poziom ukończony. Nie! No nie cierpię tego. Dlatego to chciałem cheatować, żeby pominąć tą sekcję, bo ona jest okropna. Czuję się tutaj strasznie bądź co bądź zmieszany. No i to jest właśnie niedobre, jak się człowiek czuje. Wow, dobra, zawał. No i weź tu człowieku się po czymś... Serio? Gra już sama nie wie co robić. Mógłbym tutaj spróbować skoczyć na to, ale to jest... łączyć się... Nie, no spoko. No! Sonic! No i... już wlatujemy na normalną rzecz. Właściwie to mogę na to spaść i po prostu... przycisk ten włączyć, ale dobra. Ale sporo czasu zaoszczędziliśmy.
Więc jest chyba dobrze. Tak sądzę. 913, nice. Yeah, not bad. Mogło być lepiej. Is that it? It might be, but let's check out the bridge. Dobra, więc musimy zobaczyć mostek. No i to jest główna baza Eggmana. To jest tak, to jest Eggmobile. Możecie się teraz przyjrzeć mu z bliska. Jak to się włączało? Tryb pierwszoosobowy. Jakoś tu włączyłem jeszcze przed nagraniem tryb pierwszoosobowy i się zastanawiam, jak to zrobiłem. Nope. Nope. Dobra, to są różne rzeczy dziwne. Dobra, tu nic nas nie interesuje i musimy wyjść tak o. W ogóle tak się kręcić. Ja bym się zżygał już dawno. No i dobra, walka z Gammą. To jest praktycznie to samo co z walką z Knucklesem. Tyle, że z Gammą. Czyli robotem Eggmana. Dobra, oni mają. No, teraz mamy nową postać, czyli E102 Gemma. Yay! I tak będę go nazywał, a nie E102, albo sam Gamma, bo mogę go nazywać Gamma, ale no jego pełna nazwa to jest E102, więc. Czyli E102. Gamma ma. If I'm to continue. I need to change this ship back to its original shape. There must be a switch somewhere on the bridge. I've got to find it now. No i nas teleportnęło. Ogólnie jeszcze taka jedna rzecz. No jak zauważyliście, taki plot twist. Eggman wiedział, że ptaszek Amy coś źle brzmi. Jak to ubrać w słowa, żeby to nie zabrzmiało źle? Ten niebieski koleś, który cały czas latał przy Amy, o, to miał szmaragd przy sobie, osu. Ale dobra, wchodzimy już na mostek. Dobra, gdzieś to było coś ciekawego ogólnie.
Któryś pokój? Nie, to nie tutaj chyba. Dobra, spawnujemy pierścienie i robimy to samo co w Station Squad, czyli Lightspeed Dash! O, możemy się tutaj patrzeć jak Eggman. Przycisk! Dobra, ale musimy to aktywować. I teraz... Myk! No i wszystko zostało przywrócone do normy. No nie! Przypadkowo go nacisłem jeszcze raz. Ja nie mogę. Jakim trzeba być idiotą, żeby coś takiego zrobić? Mną trzeba mieć. Dobra, już, koniec. Nie ma więcej naciskania przycisku. Dobra, ale ja tutaj chcę coś zrobić, co może mi się nie udać za pierwsze. Patrzcie, tam jest Big! Big the Cat! Big the Cat! Więc idziemy do Biga the Cata. Big the Cat! Oczywiście ja muszę tutaj z wielkim wejściem. Could this be the same beast? Oh yes! Attack Sonic, now! Froggy? I must say Froggy! If he's your friend, I'll help you. Just leave it to me. Now I have six of the Chaos Emeralds. There's only one more left to find. I even found Chaos's missing tail! You won't get away with this, you madman! I will! You're no match for Chaos, even though he's not perfected yet! Okay, Chaos, destroy them all! Immediately! Stary, ja jestem tylko jeden tutaj. Więc nie patrzę mi już to all. No i dobra, walka z Chaosem 6. Bo Eggman zdobył 6 szmaragdów, dzięki czemu Chaos... No i w ogóle to jest śmieszne, możemy spamować tym, jak to się nazywało, homing attackiem, co świetnie wygląda tutaj. Nie, no nie, no nie, no nie, no nie, lagi, dlaczego mam lagi? To jest świetne. No i Froggy, dzięki Froggiemu teraz Chaos ma ogon. Ale to w historii Biga. A raczej Gammy. Będzie bardziej wyjaśniona. Ja mam tylko mówić, co będzie w jakiej historii bardziej wyjaśnione, tak w BTW. Żebyście mieli jakiekolwiek pojęcie co do historii. No i przeszliśmy w mniej niż minutę, bo tak mniej więcej tutaj trwają bossowie, ale co po niektórzy niekoniecznie. Z jednym pierścionkiem, nice. No way! I can't believe this! Sonic! Hey there, Knuckles! Glad you finally made it! I thought you got lost or something. Until we meet again, Sonic! Stop! Come back here! I skoczył. I hate Eggman. Where's this? Hmm?
That light. I think it's trying to show me something. Dokładnie. I teraz możemy grać jako Big, więc mamy teoretycznie wszystkie postacie odblokowane, więc teraz wiecie, jakimi postaciami będą następne sezony. Sezon drugi to oczywiście będzie Tails, sezon trzeci Knuckles, sezon czwarty Amy, sezon piąty E-102 Omega, Gamma i sezon piąty ostatni Biga. No i oczywiście finał. Więc tak, ludzie, dzięki wam za oglądanie. Grę będziemy kontynuować oczywiście w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie, cześć. Pa, pa.